29 maja, pierwsze mi odebranie w tym roku, o 2 tygodnie później niż w zeszłym. Pszczoły różnie przyniosły. Te co miały po półnadstawce, to akurat takie dwie półnadstawki bardzo ładne. Można powiedzieć wszystkie ramki w jednym korpusie. To już wywirowaliśmy jeden korpus. Ładny, gęsty miód. Sprawdzaliśmy refraktometrem. Zawartość wody była rzędu 16% średnio. Widać jak ładnie stożek się formuje. Jest to miód wielokwiatowy, wiosenny i no, rzepak kończy już kwitnienie. Jeszcze gdzieś zostało mu z tydzień, jakieś półtora. Więc jeszcze rzepaku pewnie doniosą, ale już ze względu na to, że ten miód szybko krystalizuje, to no, z większości uli udało się odebrać albo po korpusie, albo po półnadstawce. Dziękuję. Do zobaczenia.